This channel is part of the History Hit Network. Siedmiu ludzi, Żydów, więźniów Treblinki, ja jedyny jestem jeszcze na nogach. Death camps were something very special. What Treblinka represented was an assembly line whose end product were dead Jews. There were millions upon millions of Jews. For Hitler, the Jews were a subhuman group. Well, there can't be Jews in a German Garden of Eden. Once they decided that the only thing they could do was to kill them, then they had a very large problem indeed. Percentage of survivors from Treblinka was 0.00% of the people who were brought there. Treblinka was total. The devastation was complete. What they were doing was criminal. That's why it was kept secret. Moje rzeźby, które ja zrobiłem, to dalszy ciąg mojego życia w Treblince. To się zostało na całe życie u mnie. Ja z tym żyję. Everyone has a story. And everyone is an attempt to make sure that the memory of what happened is not left to oblivion. If you love history, then you'll love History Hit. Our extensive library of documentary features everything from the ancient origins of our earliest ancestors to the daring mission to sink the Bismarck. History Hit has hundreds of exclusive documentaries with unrivaled access to the world's best historians. We're committed to bringing history fans award-winning documentaries and podcasts that you cannot find anywhere else. Sign up now for a free trial, and Timeline fans get 50% off their first 3 months. Just be sure to use the code TIMELINE at checkout. Urodziłem się w dzielnicy mieszanej. To znaczy Polacy i Żydzi byli, mieszkali. W naszym domu była połowa Żydów, połowa chrześcijan. Ja się bawiłem z chłopcami z Polski. Biliśmy się. Także było to normalne. Cała dzielnica była nie luksusowa, raczej fabryczna. Mieliśmy pokój z kuchnią i to było całe mieszkanie. Ale w domu u nas, w naszym skromnym domu, to był najpiękniejszy pałac.
ojciec malował, zawsze była sztaluga, zawsze coś malował, żagle coś dodawał do życia nam, bo to sprzedawał. Dla mnie dom to był zapach olejnej farby. Moja mama była Rosjanką, rosyjsza ortodoks, ale mama przyjęła judaizm. Ja miałem siostry dwie, Ita i Tamara. Ita była starsza o 4 lata ode mnie. Tamara była młodsza o 13 lat. Mój ojciec mnie brał jako dziecko, bo to były 33 lata, ja miałem 10, 11 lat. Jak ojciec malował synagogę. I ja jechałem, chodziłem z nim na tą ulicę, gdzie była różnica i widziałem te konstrukcja z drzewa, gdzie tata wchodził na drabinę. Mnie ciągnął tam i widziałem, jak on maluje tą różnicę. Tata malował mój sufit w synagogach w Częstochowie, w Piotrkowie i ostatnio w Opatowie Kieleckim. I tam zastała w gruncie rzeczy nas wojna. In 1933, Adolf Hitler seized control of Germany. With pomp and ceremony, Hitler and his henchmen instilled in the German people an intense feeling of nationalism, convincing them that the Jews were responsible for all their troubles. Hitler believed in the vast conspiracy theory that the Jews ran all of the powerful organizations of the world. They were people who needed to be removed because they were, in the eyes of these German leaders, directly dangerous to Germany and to the German military. Many Germans shared a broader kind of antipathy. There were too many Jewish doctors, too many Jewish lawyers, too many Jewish businessmen, too many Jewish journalists, too many Jewish bankers. The Nazis then could play upon this broader sense that the Jews had overstepped, the Jews had become inordinately influential. The Jews were an obvious scapegoat. They were a small minority. They were powerless. They had no possibility of resistance. They were well known, and they were strange. There were originally some 525,000 Jews in Germany. Between 1933 and 1938, the policy of Germany was to be rid of the Jews, to make Germany what they called Judenrein, free of Jews. They were regarded as a cancer on German society, and just in the way we might take out a cancerous tumor, the idea was to get rid of them. Germany reasoned that if it made Jewish life in Germany impossible, the Jews would leave. Getting Jews to leave Germany required ever intensifying persecution to persuade them that they had no future there.
You essentially had 6 or 7 times the number of Jews living in Poland as living in Nazi Germany. Part of the reason was that Poland had been home for Jews for so long. Jews had lived in Poland for hundreds of years. It had not always been a pleasant hundreds of years, but Poland was home. Warsaw had Yiddish cinema. It was the capital of Jewish films. It was by far the most influential Jewish city in all of Europe. Jeśli chodzi o antysemityzm, spotkałem się zupełnie nie osobiście, tylko na drugiej ulicy, na Przemysłowej, przyjechała rodzina z Niemiec, wysiedleni przez Hitlera. I on, tam chłopiec był w moim wieku, a może troszkę młodszy. I tam on chodził tu ze swoją siostrzyczką do szkoły. No to chłopaki byli tacy, wiesz, zaczęli bić. No to jak tłukłem, biłem, tłukłem razem się z Polakami i jakoś przestali go maltretować, przestali go codziennie uderzać czy bić czy tak. I szedł do szkoły spokojnie, bez problemów. I to jest Alfred Bem, którym spotkałem się w Treblince. On mnie uratował. Conquest is built into the Hitler program alongside getting rid of the Jews. Germany kept expanding. 150,000 Jews had left Germany in 1938. One night in March 1938, they invaded Austria, they incorporated Austria, and all of a sudden they were the home of 200,000 more Jews. When they incorporated the Bohemia and Moravia, the elements of what was Czechoslovakia, 90,000 more Jews came under the control. When they invaded Poland, and remember, they first invaded only the western part of Poland. The Soviet Union invaded the eastern part of Poland. All of a sudden, they had 2 million Jews coming under the control. And therefore, if your desire is to get rid of the Jews, to make Germany and German environs Judenrein, and everywhere you invade, you keep incorporating Jews, it's a strategy that can't work. With the conquest of Poland, almost immediately, Hitler is beginning to envisage, in a sense, remaking the demographic map of Europe. Various proposals begin to come forward that propose some form of European-wide ethnic cleansing. Z antysemityzmem spotkałem się w czasie okupacji. W czasie okupacji nagle ja się stałem Judę. Ja się czułem Polakiem. Ja byłem patriotą polskim, ale byłem wyznania mojżeszowego. Ale walczyłem za Polskę. To trudno określić, jak byłem zadowolony, że jestem tym żołnierzem. Niestety zostałem ciężko ranny i przyjechałem do domu. Na początku, jak Niemcy wkroczyli do Warszawy, to zaczęły się pogłoski. Myśmy dokładnie, znaczy ja miałam 10 lat, także ja tak bardzo się nie orientowałam w polityce. Ale u nas w domu w ogóle o tym nie mówiono. Nasza sytuacja materialna była dosyć dobra. Ojciec miał pracownię i glansownię i wytwórnię skór. Także nie był gotów opuścić swojego mieszkania, swojego interesu po to, żeby gdzieś iść na nieznane. I prawdę powiedziawszy, na początku nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, co Niemcy mogą nam zrobić. What they envisage is that major parts of Poland are going to be annexed to Germany. They will be Germanized, which means Poles and Jews have to be gotten rid of.
And those Poles and Jews will be dumped into central Poland, which will become a colony, the general government, and hopefully expelled beyond that. The moving of Jews into ghettos in Eastern Europe, I think, had always been conceived as a stage in the process toward killing them. They couldn't process everybody at once, but for a number of different reasons, Jews in places like Warsaw, Poland, and elsewhere were, for a while, ghettoized into a region, the Warsaw Ghetto being the most well-known, I think, and allowed to live a sort of half-existence. Their food was, rations were cut, their fuel supply was cut. They were essentially being worked to death as much as possible. These reservations for Jews are not for their health. They are to not only remove them from someplace else, but to decimate the population as well. So there is a murderous component to these expulsion plans from the beginning, even if they aren't yet the final solution, which is a systematic, complete and total extermination. The ghetto was a place to contain Jews until a decision was made and the infrastructure was built to do something with the Jews. Były łapanki, łapali chłopców młodych i wywozili do pracy i nie wracali już. To był początek takiej zagłady nieoficjalnej. Tata miał tutaj znajomych w Opatowie i tata dostał na metrykę Karol Baltazar Pękosławski i nie mógł wrócić do Częstochowy. Był znaną osobistością. To pojechał, poszedł na północ do Warszawy i zginął nam. Ja z mamą pojechałem z Itą i z Tamarą do Częstochowy. Ona miała przyjaciela Grossmana, Żyda, Wykszte. Znaleźli dla nas mieszkanie koło Jasnej Góry. Szczęśliwi byliśmy. Ale któregoś dnia podjechała pod nasz sklep ciężarówka. Kazali ojcu wyjść z domu, wyładować towar, który miał. Ze względu na to, że on widocznie nie poruszał się dosyć szybko, to pobili go bardzo. I on wrócił do domu zakrwawiony. I wtedy postanowił, że my, znaczy on w Warszawie dłużej nie zostanie i że przejdzie na stronę rosyjską. Krótko po tym, jak on został wzięty do wojska, wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka i on prawdopodobnie poległ. Myśmy nie mieli żadnej wiadomości o nim. On the 22nd of June 1941, with 4 million men massed along the 2,000-mile Russian border, Germany attacked. 175 divisions of young German soldiers poured into Russia, driving toward Moscow. The campaign goes very well. And in the first 4 weeks, they are two-thirds of the way to Moscow. They are at the point where they expect very quick victory. When the German army invaded a country, the idea was that it was going to move on. Someone had to move into place to pacify and control the areas behind the lines. And this was the job of the Einsatzgruppe. And their task was to go into village hamlets, cities, and towns, round up the Jews, the Gypsies, and the Soviet commissars, march them out of town to a valley, to a gulf, to a wadi, to a place that had pre-dug graves, and to shoot them one by one by one, town by town, village by village, bullet by bullet, men, women, and children. Jak się urządziliśmy trochę, to mama mówi, że my nic nie mamy, myśmy uciekli zupełnie bez niczego.
choć jedziemy z powrotem do Opatowa. Pojechaliśmy do Opatowa. Wzięliśmy jeszcze takich elementarne rzeczy, łyżkę, widelec. Każdą rzecz to była ważna dla nas. I tak weszliśmy tam i zapukało się do mieszkania tego. I ta kobieta, właścicielka mieszkania, odchyliła tylko drzwi i powiedziała: panie, one były Żydówki, policja je wzięła. I nagle nie miałem dwóch sióstr. I nagle moja mama straciła dwie córki. Najdroższe osoby, jakie miałem, dwie siostry, zabrane zostały nagle. Boli mnie serce i ciągle te wspomnienia są tak żywe, jakby były dzisiaj. Została się w Częstochowie. Zaczęła szukać kontaktu, żeby ich wyciągnąć z tego więzienia. Ja pojechałem do Opatowa. Poszłem do łóżka i płakałem. Warsaw is the largest ghetto in all of Europe. At its peak, it may have contained as many as 500,000 Jews. It was located in the poorest district of Warsaw. It had 2.4% of the territory of Warsaw and more than 30% of its population. No, trudno określić, jakie wrażenie mieliśmy, jak wróciłyśmy, jak gdyby z wolnego świata do zamkniętej klatki. Więc ja teraz, myśmy zostały z mamą same. Ojca nie było, sytuacja była ciężka, bośmy musiały sobie same radzić. Myśmy z mamą, ze względu na to, że wiedzieliśmy, że w Warszawie mamy rodziny, wiedziałyśmy, że getto już jest w Warszawie zamknięte. Niemniej uważałyśmy, że będzie nam lepiej być z rodziną w getcie w Warszawie, niż tylko we dwójkę być w tym Strzyżewie. I przyjechałyśmy do getta. Najgorsze było to, że widziałyśmy już na ulicach ludzi wychudzonych, trupy. Ludzie umierali z głodu. Leżały na chodnikach, leżały trupy przykryte gazetami i czasem wiatr powiewał nad tą gazetą i widać było spuchnięte nogi, spuchnięte ręce, bo ludzie z głodu później puchną. I to był straszny dla nas widok. The one thing you were sure was tomorrow would be worse than yesterday. And to give you an idea of how difficult conditions are, the death ratio in the Warsaw Ghetto in 1941 was more than 1 in 10. Before a bullet was fired, before anybody had been systematically killed, more than 10% of the population was dying. Dying of starvation, dying of depression, dying of despair, dying of disease, dying of malnutrition, and dying because they no longer had a reason to live. And then the Holocaust took a very different turn, and Treblinka's essential part of this turn. If instead of sending mobile killers to stationary victims, you reverse the process, you make the victims mobile and you send them to stationary killing centers, then what you have is you have a process that can endure, and that can endure over a long period of time with less personnel. You have industrialized killing. Także była grupa ludzi, która jak tylko Niemcy dali odezwę
że kto się zgłosi dobrowolnie na Umschlagplatz, dostanie chleb i marmoladę, to od razu była duża grupa chętnych, która się zgodziła na wyjazd na roboty, bo tak myślano, na myśl o tym, że na drogę dostaną bochenek chleba i marmoladę. I to właściwie pierwsze transporty do Treblinki były tych, którzy się zgłaszali dobrowolnie, po prostu po to, żeby nie umrzeć z głodu. Później naturalnie to się skończyło. To zaczęły się łapanki, łapano ludzi młodych, którzy nie chodzili po ulicach. Wszyscy na początku myśleliśmy, że to jest do robót. Nikt się nie spodziewał, że Treblinka to jest obóz śmierci. Ludzie nie chcieli wierzyć, nie można było wierzyć, że coś takiego istnieje, że są gazy, że zabijają. Po aresztowaniu moich sióstr przyjechałem do Opatowa. Po trzech dniach w nocy uderzenie bębna, który prowadził jakiś, bębnił to pracownik Judenratu i krzyczał, żeby Żydzi wyszli i zabrali swoje najdroższe rzeczy, zapakowane na siebie i poszli na plac. W całe miasto, 5-6 tysięcy ludzi było zebranych na placu tym, na targowicy bydła. Po paru minutach SS-owców było tam pełno i policja. I zaczęliśmy iść w stronę toru kolejowego. I tak zaczęliśmy podążać 18 kilometrów. Po drodze wyciągali osoby starsze, które nie mogły nadążyć tempa, prowadzali ich do rowu i strzelali od razu w głowę. I tak zabili 18 osób, 18 starszych. I w takich warunkach przed wieczorem doszliśmy do stacji koło Ożarowa. I tam stały wagony towarowe. I kazali nam wejść. Byliśmy na rampie i weszliśmy do wagonu. Ściśnięci byliśmy, bo było 100 osób w wagonie. I prawie, że trudno było usiąść. Jak ktoś usiadł, to... Ale w każdym razie w ciężkich warunkach, bez ubikacji, bez niczego, bez żadnych kubeł, nic. Po prostu pusty wagon ze 100 ludźmi. I tak noc zapadła, pociąg jechał. Nad ranem dojechaliśmy do stacji, gdzie się zatrzymały wagony. Treblinka was situated on the Warsaw to Bialystok rail line. Treblinka, it's the middle of nowhere, essentially. Its great virtue as a location was that it was on this railroad line. But as a place, it's even scarcely populated today. So if you're going to bring people to a place to kill them in large numbers, you probably want to put the camps out somewhere where nobody can much see what's going on. And Treblinka was in between major cities, but out in a forest by itself. I nagle znaleźliśmy się w lesie. Czy gałęzie dochodziły do samego wagonu? I matki
wagonach podnosiły dzieci, żeby zobaczyć pierwszy raz w życiu sosnę. Bo w gettach nie było wiele. W gettach nie było nic. Szczęśliwi byli dzieci, że widzą, nie wiedząc, co dalej będzie. To jest Treblinka, to jest tutaj. Tutaj przychodziły transporty, tu wysiadalni, tu rampa była. Pisałem książkę, to zacząłem zastanawiać się, trzeba dać ludziom możliwość, żeby wizualną, żeby widzieli, co to jest Treblinka. I zacząłem szkicować i rysować. I tu na peronie wysiedliśmy i wzdłuż tego baraku kazali nam iść na lewą stronę iśmy doszli do placu małego. I za barakiem była siatka, ogrodzenie. Nic nie było widać, co jest na drugiej stronie. Otworzyła się brama i zaczęliśmy przechodzić przez nią. I w tym momencie zaczęli rozdzielać mężczyźni w prawo, kobiety w lewo. Kobiety wchodziły do baraku. I nagle podeszli chłopcy z czerwonymi paskami na rękach i rozdawali sznurki nam. Każdy dostał sznurek i nie wiedzieliśmy po co. I nagle krzyknęli, die Schuhe runter, Niemcy krzyczeli, a ci chłopcy mówili, zdjąć buty, zdjąć buty. I związać je. I tak jak w tej chwili, jak mi ktoś powiedział, dał mi te sznurki, ja spojrzałem na niego, ja widziałem znajomą twarz. I ja się zapytałem, skąd jesteś? Odpowiedź była nie taka sympatyczna. A skąd ty jesteś? Ja mówię, Częstochowa, Warszawa. Częstochowa, jak się nazywasz? Samek Willenberg. Powiedz, że żyć może. I odeszli. Za parę chwil, parę minut SS-owiec dochodzi, bo jest Maurer. I ja podeszłem, Ignaz Maurer. Miałem na sobie kitel mojego ojca z zabrudzonym farbą olejną. I to go przekonało. I kazał mi wejść do baraku. I byłem jedyny w baraku. I ludzie wszyscy zostali się na zewnątrz. Some people are selected from labor because there are deaths among the workforce. A few people may be chosen to become workers in the camp itself, but that's a very, very small number. Po paru minutach przyszedł do mnie ten człowiek, chłopiec i pyta się, Samek, ty mnie nie pamiętasz? Ja mówię, nie, nie pamiętam cię. Ja jestem Alfred Bem, Krzysztofowy. I tak to był mój najlepszym przyjacielem. 10 miesięcy tu, w tym obozie, w Treblince. To był pierwszy dzień mojego pobytu w Treblince. Potem Alfred przyszedł i powiedział, Samek, ty wiesz, gdzie jesteś? Nie wiedziałem. To jesteś w fabryce śmierci. To jest obóz śmierci. Tutaj nie ma życia. The death camps were something very special. There was no keeping people around in barracks. They got off the train, they were run through a tunnel to a gas chamber, they were killed, the bodies dragged out, and the next day they started over. It was very, very swift. The whole thing took less than 2 hours. I potem Alfred powiedział, oni wszyscy poszli do gal. Nie wierzyłem.
Nie mogłem uwierzyć. 6000 ludzi poszło do gazu w przeciągu paru godzin. I tak patrzałem i ja się zostałem jeden z tych 6000. Jeden. To był dla mnie szok. Szok. Nie wiem, ale instynkt jakiś miałem. Instynkt. Ja nie wierzyłem. Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego na oczach na moich jest. I że tu mordują 6000 w przeciągu paru godzin. To było coś najgorszego, co mogłem przeżyć. I nie wierzyłem. Dopiero po paru godzinach, po paru dniach, ja dopiero zrozumiałem, gdzie ja jestem. To było piekło. This was the first in human history that an industrial establishment was set up that produced something that had never been produced before, namely human corpses. What they'd realized they can do is create special camps near to the ghettos where the largest populations are. You can shift people all over Europe by rail. And you can equip these camps with gassing facilities and create what amounts to a factory of death where you murder people on an assembly line basis. People were brought in by train in the morning, processed. They were ordered to strip naked and then they were driven separately. Women, children, and men, actually men first, and then women, children, through a road or a path. They went down this path, and that's where the gas chambers were. The doors were open, they were pushed in, doors were closed, and they were killed and dragged out the other side. And then the bodies are taken out by Jewish workers to the burning pits behind the gas chambers. The burial form in Treblinka was holes, huge holes with huge numbers of bodies. Now, this is totally unprecedented. This creation of killing camps, which were organized according to modern capitalistic industrial principles. And the more they produced, namely corpses, the better they were. I mama się bała, że jak nawet dostaniemy się do pracy, to wiadomo było, że w tych wszystkich fabrykach, które pracowały dla Niemców, zasadniczo zatrudnia się tylko ludzi zdolnych do pracy, także nie starcy i nie dzieci. Pracowałyśmy w tej fabryce szczotek, ale w samej fabryce co jakiś czas były tak zwane selekcje. Kazali wszystkim pracownikom i oni tam sprawdzali, czy nie ma wśród pracujących starców i dzieci. To starałaś się mnie tak ucharakteryzować, żeby nie wyglądała na małe dziecko. A to nie było takie łatwe, bo ja byłam niewysoka. Także wkładała mi pantofle na wysokim obcasie, swoje pantofle. Robiła mi fryzurę, takie wysokie loki na głowie. Oprócz tego malowała mi usta. Także starałaś się, żebym wyglądała na starszą niż byłam. I jakoś to szło. Było kilka takich selekcji i ja nie wzięto mnie. Ale któregoś dnia, to było 18 sierpnia, kazali też wszystkim pracownikom naszej fabryki zejść na podwórze i ustawić się gęsiego, jeden za drugim. Moja mama stała z przodu, ja stałam za nią, a za mną były dzieci młodsze ode mnie. Moja mama się odwróciła i widziała, że na tle tych dzieci ja wyglądam też jak dziecko. To ona powiedziała do mnie, wiesz co, zmieńmy się miejscami. Nie wiem, ona miała czasem intuicję, moja mama. Tego dnia w ogóle nie szukano ani starych, ani dzieci, tylko po prostu
liczyli. Jeden na prawo, jeden na lewo. Links, rechts. Ci, co szli na prawo, poszli do Treblinki. Ci, co szli na lewo, zostali. Przez to, że ona się zamieniła ze mną miejscem, to wzięto ją, a ja zostałam. What Treblinka represented was an assembly line whose end product were dead Jews, but also whose possessions were confiscated, whose clothes were recycled, whose gold from dental teeth was taken, whose money and whose possessions were all taken away. The clothes were shipped back to Warsaw from Treblinka and then cleaned up by Jewish forced laborers and then sent back to Germany for utilization. It was processed and sent back and given to SS widows and their children. Famously, at one of the death camps, a whole barracks full of shoes. Bo na ziemi zostały się buty, paczki. To wszystko było zasypane tymi paczkami, ubraniami, bo wszyscy się rozebrali się. Wszyscy byli nadzy. Prócz tego, że mordowali, to też była grabież. Te walizki świadczą o grabieży, jaką Niemcy tworzyli tam. I miały ciekawą rzecz te walizki. Ani jedna walizka nie miała zamku. Wszystkie zamki były rozerwane, bo te klucze zostały się w spodniach, w ubraniach. Dziewczynka z chlebem, bukienkiem chleba. Ona stanęła na peronie, ludzie poszli, jak wszyscy, na plac, a ona stała, nie wiedziała, co się z nią zrobi. Ona, która stanęła, ona była nienormalna. I ona nagle weszła na ten nasz plac, kolorowy plac, gdzie się sortowało odzież, gdzie była ta wielki stos ubrań. Milczeli. Nagle cisza nastąpiła na całym obozie. Patrzeliśmy tylko na tą dziewczynę warszawską, która po prostu w ubraniu balowym, w sukni balowej, w dwóch wysokich butach, które wchodziły do tego piachu w Treblinki. I ona podrzucała jakieś rzeczy, szmatki ładne. I tak jak wyciągła, tak rzuciła i nagle zaczęła na nas patrzeć, jakby stała się normalna. Jakby nagle zorientowała się, że to przecież coś tutaj nie jest normalnego. I zaczęła się cofać i w tej chwili SS-owiec ją tylko pchnął w stronę lazaretu. Słyszeliśmy strzał. I w tym momencie cały obóz SS-ów, ci nasi porarbeiterzy, zaczęli krzyczeć. I tym krzykiem, Arbeit, Arbeit, ale to jak krzyk, to był rytm nienormalny. To wiedzieliśmy, że tym samym dajemy hołd tej ładnej dziewczynce warszawskiej. A camp like Treblinka, which is going to kill close to 1 million people within 1 year, is going to have a staff of 30 SS men, about 120 Ukrainian guards, and about 800 work Jews. That compared to the thousands of people committed to killing by bullets in the Soviet Union. This is an astonishing progression in efficiency. What you wanted in the command and control center was somebody who could organize the system in such a way that it worked effectively, efficiently, ruthlessly. And this is when Franz Stangl is sent to build additional gas chambers. And so Treblinka undergoes a significant expansion of gas chamber capacity in September 42 and is reorganized by Stangl. Stangl był prawie że niewidoczny. Bardzo rzadko, nie widziałem go.
Chłopi na zewnątrz, ci co mieszkali koło Treblinki, nazywali jego Biała Śmierć. In prison, he gave a long series of interviews to the journalist Gita Sereny, saying, of course, all this happened without any volition on his part. He's a passive character, and this is often how these stories are told by the perpetrator. All these things happen to him. This is his fate, and he never lifts a finger to have it happen. And so she says, well, if that's being the case, why of all the death camp commandants did you have to carry out your task so well that you were considered the best? And he said, well, of course I had to do that. It was just self-evident to him that if he was a commandant, he was going to be the best commandant, knowing full well this meant killing nearly a million people in the course of 12 months. SS-owcy wzięli kapo i kazali mu przynieść ubranie kantora. Kantor z budznicy synagogi, który śpiewał. I przynieśli czapkę kantora, płaszcz cały taki czarny. I wzięli dwóch więźniów i kazali im założyć to ubranie i byli. Oni od tego dnia mieli rozkaz pilnować cały czas tę ubikację, żeby nie dłużej byli niż półtorej godziny, półtorej minuty. Minuta z czymś, to było nienormalne, też szybko, szybko i nie więcej niż 10 osób od razu mogło być. I dali im budzik. Ogromny tutaj komedię zrobili, bo nie było, byśmy nam zabrali wszystkie zegarki. I oni właśnie z pajczą dostali pejcze i nazywali ich Scheißmeister. Scheißmeister po polsku to jest majster z od gówna. Gita Sereny asked Stengel the question, why do you dehumanize the Jews if you're going to kill them anyhow? Why do you spend so much time on degradation? And his response, which was fascinating, he said, it made it easier. If you have dehumanized the person, then they don't share the same humanity with you. You don't regard them as fellow human beings. Wszystkie tanga, jakie do dzisiejszego dnia w Polsce tańczą, to była Artura Golda. Artur Gold, muzyk, który padł w Treblince. Przy kominku mrok zapadł szary jak mgła. Przy kominku ta ra 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 powracają. Widzieli, że jest tam Artur Gold i go znali. Także jego wyciągnęli ze skrzypcami. Było jeszcze tam dwóch też ze skrzypcami i zrobili, prosili Niemców, żeby zrobić z nich trio. Żeby muzykę była i żeby tą muzykę mogli grać Niemcom przy obiedzie. I to było dobre. Tak, to będzie w porządku. Ale kazali krawcom naszym zrobić fraki śmieszne, tak jak do cyrku. I te muszki, które były nienormalnie duże. The juxtaposition of music with the macabre nature of the killing process was part of this brutal imagination, also part of the degradation and the demoralization of the victims. The tango.
tym miejscu mniej więcej rano po śniadaniu lecieliśmy tutaj i nagle widzę paletką mojej siostry i pod paletkiem spódniczka, a nie mogę mówić. I pod tym spódniczka mojej drugiej siostry, Tamary i ty. Stanąłem i nie płakałem. Nie, mnie nienawiść była, ale nie mogłem płakać. A teraz płaczę, mówię mu. To było spotkanie ostatnie z moimi siostrzyczkami, z Itą i Tamarą. Dla mnie był Bóg przed wojną, ale po Treblince on przestał istnieć. Nie ma nic, że tak to było, bo Bóg, gdzie on był? Gdzie on był, jak mordowali ludzi? Jak dzieci mordowali? Gdzie on był? Jak mógłby być? Za co? Za co moja siostrzyczka zostaje zabita za druga siostrzyczka? To gdzie ten Bóg był? Wiadomo było, że sytuacja jest coraz gorsza, coraz bardziej szukają. Problem był, jak z getta się wydostać. Ja miałam wybierano noc bezksiężycową, żeby było ciemno. Trzeba było znaleźć moment, kiedy żandarm nie kręci się wzdłuż muru i miałam później zeskoczyć, ale Polak miał mnie złapać, bo to było za wysoko, żeby samemu skoczyć. I on mnie naprawdę zaprowadził do domu, w którym mieszkał tramwajarz z żoną i z 3-letnim dzieckiem. I oni gotowi byli mnie za niewielką opłatę trzymać u siebie. I tam ja byłam. Oni mieli córkę, która umarła przed wojną i była w moim wieku. I to widocznie było powodem, że oni mnie też obdarzali wielką miłością. I nagle znalazłam nową rodzinę. I tak codziennie przychodziły transporty i codziennie ten obraz się tak samo powtarzał. I słyszało się to uderzenie talerzy, wagonów, że przyjechał znów pociąg i znów nagle lecieli chłopcy nadzy. I stamtąd to już była zima. Unosiła się para, tak jak mgła. Ta parowało te ubrania tych ludzi, tych kobiet, które tam przyszły, które zostały się na ziemi, się rozebrały, to wszystko było ciepłe. A one zaczęły wychodzić tak jakby z jakiegoś zamglonej części, z obłoku. I siadały na stołkach i kazali nam ścinać włosy. I ścinałem. I jedna dziewczynka, 19-letnia, może 20 lat, ładna, naga, usiadła i zapytała mnie się jedną rzecz. Jak długo to trwa? Oni wiedzieli, to był styczeń, oni już wiedzieli, co się dzieje. Getto warszawskie już wiedziało, co jest Treblinka. I ja im powiedziałam to chyba bardzo krótko. Nie chciałem jej powiedzieć, bo sam nie wiedziałem. Ale powiedziałam jej 10 minut może. I tak powiedziała, że zrobiła maturę. Powiedziała swoje nazwisko. Rudolfman. Do dzisiejszego dnia zostało się
U mnie w tych szarych komórkach nie mam dobrej pamięci. Ale to im nazwisko zostało się u mnie. Ruth Dorfman. I weszła, ja jej obciąłem włosy, jak? I weszła tam SS-owiec Suchomil, prowadził właśnie ten, wszystkich, te dziewczynki, ludzi, kobiet na tą ścieżkę śmierci. Niemcy nazywali ją Himmelstrasse, ale to była ścieżka śmierci, która prowadziła do gazu, do gazowych komór. I weszła i spojrzała do tyłu. Spojrzała na mnie, nie żegnała mnie, bo skąd? Spojrzała tak, jakby żegnała cały świat. Ten obrzydliwy świat, który przyjął. Beginning in 1943, when it was increasingly clear that Germany was losing the war, when the Soviet Union had turned the tide and now was advancing in the other direction toward Germany, there was not so much a reduction in the killing. In fact, by then, the killing was at its maximum because they had devised places all over Europe to continue it. But they began cleaning up the mess. They began digging up the bodies and burning them. They were scrambling because they realized they were going to be held accountable for this monstrosity that they had perpetrated. Information seeping into the people who worked as staff at the death camps and about the progress of the war was a two-edged sword. It meant on the one hand that eventually there was the possibility this was all going to be over. And on the other hand, it meant that it was likely that the Germans weren't going to let them live. They knew far too much. Traffic into the camps is declining very rapidly, and they begin to fear that soon the camps will be liquidated and that they in turn are going to be killed. They are living on limited time. If they stayed in the camp and did nothing, they were going to die. Consequently, they decided to act. Już był dynamit w powietrzu. Czuło się. Któregoś miesiąca na wiosnę zaczęli Niemcy, dali rozkaz Baukommando, ci co budowali, żeby połączyć dwa baraki. Nasi zrobili zamek, nasi zrobili klucze i do każdego były dwa klucze. Jeden klucz. Niemcy dostali jeden klucz u nas. I to, że mieli klucz do arsenału, a to było najważniejsze. Alfred Bem został przeniesiony wózkiem na niemiecką stronę, na ukraińską stronę, żeby robić Zaubermachen. Oczyścić teren z tych, co Ukraińcy rzucali tam butelki, papiery i tak dalej. I on jeździł z wózkiem dziecięcym. I dzieci małe, którzy kręcili się normalnie po barakach, dwóch barakach niemieckich, bo oni czyścili buty, czyścili im. Oni byli jedną częścią tego baraku. I zaczęli wynosić, wrzucać broń z małego okienka i stamtąd zostały przerzucone i na tragach i tą broń myśmy dostali. To było parę minut, ten cały bunt był. Hurra, hurra! Szał, 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 szał. I nagle widzisz, że lecą. Grupa leci, pierwsza, a potem druga. To już też lecisz.
They tried to storm the gates, but it happened in confusion because somebody acted precipitously. Many died trying to get to the fences or on the fences or in the fences. Ja, jak już wyleciałem, to najpierw położyłem się, bo był straszny ogień. I w ten czas widziałem mojego kolegę. Alfred Bem. Zabity w wózce leżał. They thought that they were going to all escape. There would be a chance for everybody to escape. Plany były duże, realizm, miejsce, tragedia. Tłum zaczął lecieć prosto na zasieki przeciwko tankowe. I Treblinka została otoczona tymi zasiekami. Pierwsza fala ludzi, którzy chcieli uciec, została zabita. Tali pomiędzy drutami. Stali zabici, leżeli. Jak przerwał się ogień, wyskoczyłem na tą górę, na tę zaporę czołgową, pełną trupów, kolegów. I dostałem kulę tu. Myślałem, że to jest kula. Noga krwawiła, tak spuchła i leciałem dalej. Sto ludzi było, może mniej. Dolecieliśmy przez tor kolejowy, mały lasek, tor kolejowy, szosa. The problem was to survive then in the forest, which was very difficult because, of course, the Germans immediately sent out search parties and they killed most of the people who fled. Potem natknęliśmy się na tył wsi Wólki. Część poleciała w lewo, część w prawo i ja weszłem, przeszłem Wólkę i poszłem dalej. Stałem się sam jeden. There was nowhere to go. Nowhere to go. So what does Samuel do? He goes back to a ghetto. Because in one sense, it's the only place that he can be in any way safe. I nagle coś poczułem, że pojechałem do Częstochowy. Byłem u Eli Grossman. Powiedziała, że tata jest w Warszawie i maluje na ulicy. To, że maluje na ulicy i znajdziesz go. Tutaj w tym mieszkaniu, w tym pokoju ojciec wynajął go. I ja tu się z ojcem spotkałem po buncie w Treblince. Jak spotkałem się z ojcem, jak wyszedłem do jego pokoju, to od razu czułem się u siebie w domu. Zapach twarb olejnych. Trudno powiedzieć, te uczucie tam. Skąd jesteś? Skąd? Z nieba? Skąd jesteś? I mamę. To tata zatelegrafował do mamy. Przyjedź natychmiast. Mama była tydzień temu, to co zwariowało się, to tak mu się spieszy. I przyjechała. Ja mamie odpuszczę. Ja mamie. Patrzała na mnie jak człowieka z drugiego świata. Ona była pod Treblinką, Michała, szukała mnie.
jako agentkę do portretu. Brała ze sobą ich kartkę, że jest agentką, że może tam gdzieś chodzi. To tylko ludzie powiedzieli, niech pani ucieka, bo Ukraińcy gwałcą ludzi też. I nagle zobaczyła własnego syna. Nie mogła. To było przeżycie. Nagle matka ma syna. I pierwsze pytanie było, i Tamara, widziałeś? Nie mogłem powiedzieć, że widziałem. Ich ubrany. Nie mogłem. I nie powiedziałem. After the Treblinka uprising, Treblinka was closed. That's the moment which the camp really ceased to operate as a death camp. The Soviets were advancing from the east, and so they destroyed Treblinka as much as they could, eliminating all evidence anyone might find. They began cleaning up the mess. They dug up hundreds and thousands of bodies in all conditions of decomposition and threw them on the fire. They burned them in pits, very often on railroad tracks to be able to create the fire underneath them. They decided to eradicate all memory of Treblinka, so what they did is they plowed it under. Laid down a layer of soil and planted trees. Słyszeli cały czas, to armaty rosyjskie idą. I to się nie słyszało jednej armaty, jednego huku. To jest setki armat za jednym zamachem. Warszawa żyła. Powstanie wybuchło i ja wziąłem rewolwer. To weszłem do grupy, która zdobywała czeskie poselstwo. I pytają się, ja jestem ochotnik czy zorganizowany? Ja mówiłem, ja nie jestem, ja jestem ochotnik. Nazwisko Samuel Wilenberg, ja jestem Żydem z Treblinki. Cisza. Nastąpiła cisza. Patrzyli na mnie jak na stwór z jakiegoś planety. Potem powiedziałem, Igo, ja walczać mam. Ja mam też rewolwer. Proszę bardzo, jesteś członkiem naszym. Tak się zaczęła moja walka. Za kogo walczyłem? Walczyłem, żeby Niemców mogło. Za to, co zrobili dla mnie. Zdobyliśmy to poselstwo. Część Ukraińców uciekła, część została zabita, część wzięli do niewoli. Ja chciałam walczyć, tak samo jak walczyli inni, ale naturalnie nie było broni, nie było broni dla starszych, także powiedzieli mi, że mogę zbierać prezenty dla rannych żołnierzy. A potem przynosiłam je do szpitala i prałam różne brudne bandaże zakrwawione, zaropiałem. Jak powstanie wybuchło, ucichły te wszystkie armaty. Tata powiedział, że nie pomogą. Stoją na Wiśle. Przejść nie. Walczyło się cały czas. Na barykadzie był. To były walki. Ciągle na barykadzie trzeba było być. Ciągle był atak. I myśmy weszli od drugiego domu, bo wszystkie domy były połączone z piwnicami.
przed powstaniem jeszcze. Ona dawała nam wyjście. Myśmy byli w ten czas tu, odsłonięci od ognia stamtąd. Cały czas byliśmy pod obstrzałem. I tam oni mieli swój bunkier i strzelali stamtąd do nas tutaj. Walczyłem tutaj 30 dni. Kapitulacja. Nagle po 2 miesiącach i 6 dniach kapitulacja. Rosjanie nic nie pomogli w czasie powstania. Kapitulacja nastąpiła. Koledzy poszli do niewoli. Część. Ja nie poszłem. Do ojca poszłem. Ja nie idę do niewoli. Tłum idzie. Tak jak mówili na nas, że Żydzi szli na bydło, na rzeź. Myśmy też weszli do wagonu. Z wagonu tylko się, wagon tylko ruszył, tak pociąg stanął, to już nas nie było. Ja i Zygmunt i Pchanka. Złapano mnie razem z innymi młodymi Polakami i wzięto nas, doszkazano nam stanąć w szeregu i iść w stronę stacji kolejowej. Ja byłam pewna, że teraz jedziemy znowuż Polacy do Treblinki. I ja byłam, przez całą drogę ja płakałam, bo pomyślałam sobie, po cholerę ja tutaj 2 lata się męczyłam. Już mogłam zginąć 2 lata temu razem z moją mamą. Ale zainteresowała się mną para, które widząc mnie płaczącą, powiedzieli mi, że oni mnie przyjmą do siebie. Wyrzucimy nasze dokumenty i jak przyjedziemy do Niemiec, to będzie się nazywało, że jestem ich córką. Kończy się wojna! Kończy się! 1 maja 1945 roku wkroczyli tam Amerykanie i Rosjanie. U nas byli Rosjanie, Amerykanie byli obok. I 1 maja 1945 roku zostałam wyzwolona przez Rosjan. I pod tym utratą, pod mostem na utracie, skończyła się dla mnie wojna. Zaczęła się wojna, miałam 10 lat, a wojna się skończyła, miałam 16. Po kilkunastu dniach byłam z powrotem w Warszawie. To była ciężka jazda, ale jakoś dotarłam się. Byłam pewna, że nikt z Żydów nie żyje, że ja jestem jedyną Żydówką, która przeżyła wojnę. Ale okazało się, że przeżył wojnę mój wujek, przeżyła wojnę moje ciotki kilka. Także nagle okazało się, że mam rodzinę. Nie było mieszkań, nie było gdzie mieszkać. Warszawa była zrujnowana. Któregoś dnia przyszłam po szkole do mojej koleżanki, u której mieszkałam, która pracowała w biurze w organizacji sionistycznej. I siedział tam bardzo przystojny polski oficer, blondyn z niebieskimi oczyma. To ja się byłem oficerem, w mundurze już zdemobilizowany, ale chodziłem w mundurze. Ładny porucznik. I tak siedzimy w organizacji, przychodzi taka pani. On spojrzał na mnie, ja byłam
Miałam wtedy ile? 16, 17 lat, byłam mała, chuda. Ja, tak jak każdego, spytam się go, może słyszałeś o jakimś mieszkaniu dla niewielkiej rodziny? Spojrzał z takim czarnym beretem, który mi zasłaniał chyba pół twarzy. Spojrzał na mnie i mówi, tak, ja mam mieszkanie, mam dwa pokoje, ładne mieszkanie, ale jest jeden warunek. Musisz za mnie wyjść za mąż. Naturalnie to był dowcip. I okazało się, że nie wolno żartować. To jest moja żona. W początku on mi się bardzo podobał, był bardzo przystojny, naprawdę wyjątkowo. Ale on nie był dosłownie tym typem, którego ja szukałam. Po tym, jak straciłam ojca, to ja chciałam męża, który mi zastąpi ojca, który będzie mi ojcować. A ten mój ukochany, on był bardzo przystojny, ale on nie był typem ojca. On był lekkomyślny, on był pełen życia, on lubiał pić. A poza tym była jeszcze jedna rzecz, której się strasznie bałam. On miał matkę. Straciła dwie córki, także został jej tylko jeden syn. I ja będę się tam czuła w domu jak kopciuszek, jak sierota. Ale przyszłość pokazała, że to było zupełnie inaczej. Myśmy się bardzo pokochały. Ona pokochała mnie, ja pokochałam ją. Po prostu całą miłość, którą czuła do swoich córek, przelała na mnie. Moją mamę za swoją. Mama była moją mamą, ale dla niej to była naprawdę matka. Mamie potrzebują na kursy Hagana. Was samoobrona, bo Żydów bili, mordowali, wyrzucali z wagonów. Nagle, słuchaj, prowadź grupę do Palestyny, do Izraela. I pojechaliśmy przez Czechosłowację i przejechaliśmy te wszystkie granice. Przeszliśmy przez Alpy do Włoch. I tam właśnie w czasie, kiedy byłem, dostałem gazetę Profesor Willenberg ciężko chory. I potem, po tygodniu dostałem, że profesor Willenberg nie żyje. Jechaliśmy do Izraela i zaczęliśmy szukać pracy. Na początku było bardzo ciężko. Była cena, to znaczy oszczędność, bo nie w 1948 roku stało się Izrael państwem. Nie było, wszystkiego nie brakowało. Nie było kawałka pietruszki, nie można było dostać, pomidorów nie można było. No dzisiaj jesteśmy w kraju, to że wszystko jest. Także 40 lat pracowałem w Ministerstwie Rozbudowy. W tym okresie rozbudowałem cały Izrael. W 60 roku córka moja urodziła się, bardzo dobra, inteligentna, kochana. Którą nazwaliśmy Orit. A dla babci to ona w ogóle była jej matka mojego męża po urodzeniu się Orit. Tak jak gdyby powróciła do życia. To imię się składa z liter po naszych najbliższych. Moja mama nazywała się Rachel. Siostra mojego męża, jedna nazywała się Ita, druga Tamara. Takżeśmy mieli R i T. Dodaliśmy O, wyszło Orit. Także nasza Orit składa się z wszystkich tych drogich, których teraz nie ma. A że oprócz tego, to imię, to w przetłumaczeniu na polski, to jest świetlana.
A to jest dosłownie, ona nam wniosła dużo światła do naszego smutnego życia. Któregoś dnia moja córka przyszła, była już architektem, powiedziała do mnie: słuchaj, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powierzyło mi pracę, żebym zrobiła ambasadę w Berlinie izraelską. My parents never bought any German products. They never traveled to Germany. They didn't want to hear the German language. So first I told them that I have to ask my father for permission. Ja mówię, wiesz co? Największy dzień dla mnie. To dla nas to jest wielki zaszczyt i dumny jestem z tego. To architekt Orit Wilenberg. To się zostało. Nas już nie będzie, ale... The building itself, it's six modules of stone. It represents the 6 million Jews that were exterminated during the Holocaust. And through all that building, we have a Jerusalem stone wall, which is a piece of Jerusalem in the heart of Berlin. Naprawdę byliśmy dumni, że jesteśmy tam z Izraela, ja z Berlinki, Krysia z getta warszawskiego i razem jesteśmy w Berlinie z córką, która zaprojektowała ambasadę izraelską. Jak wyszłem na emeryturę, nie wiedziałem, co z sobą zrobić. I tak po roku ja zacząłem już rzeźbić. I potem z tej gliny zaczął wychodzić człowiek. Z tej gliny zaczęła wychodzić postać. A tragiczna postać. He did this series of sculptures which really burst out from him. He couldn't stop. He was working day and night, you know. He was eating with the sculptures, sleeping with the sculptures, until the whole series came out of him. I potem zacząłem rzeźbić następne już typy. Zacząłem przypominać sobie coraz bardziej, coraz brnie. Keeps him digging more and more into his memories and into his mind, not to forget every tiny, small, little detail of what happened there. And it's his mission in life, and I think that maybe it's mostly what keeps him alive and keeps him so lively and so focused. Is the fact that he feels that, and his mission is to transfer to all the next generation what were his experiences and what actually happened there. Because, you know, no one ever can believe that something like this existed. I tak zacząłem, w przeciągu paru lat zrobiłem te rzeźby. Zrobiłem wystawę w 2006 roku. Ani jeden dziennikarz nie przyszedł. Nikt. Nikt nie chce tych wystaw. Nikt. Nikogo to nie interesuje. To nie jest. Ja czyszczę te posągi, te rzeźby. Co ja mogę zrobić? Moja córka, myślę, centrum informacyjne o Treblince, gdzie moje rzeźby mogły również tam spocząć, postawione być. To jest moje marzenie. What we had in mind is that there should be a place there where people, when they come in, they should get some kind of an explanation of what really actually happened. And then after they get this explanation, then they can walk out and see the area.
this is a cursed land. There are corpses, bodies, ghosts, terrible things which are the reminders of what happened. I believe that if you put all those sculptures together in that kind of space, they can really tell the story. Jak ja jestem na nogach, to jak będę przychodzić? I ja jeszcze będę mógł mówić, to ja będę tutaj przyjeżdżać. Jestem szczęśliwy, jak mogę dać siebie to, co ja tu widziałem. I to jestem teraz jedno. I to boli. To, że zostało na całe życie u mnie. Ja z tym żyję. To nie jest, że ja teraz opowiadam. Ja żyję z tym. To jest rzecz, którą Treblinka została się ze mną. Ja jestem w Treblince całe życie. To wszystko razem ta Treblinka idzie ze mną.